Cześć, jestem Kuba i witam Was w kolejnym odcinku 5 faktów o. Dzisiaj pod lupę weźmiemy BMW serii 4. Zapraszam. BMW serii 4 pojawiło się stosunkowo niedawno w gamie modelowej BMW. Przodkami czwórki są BMW serii 3 o oznaczeniu E92 i E93. Były to modele stworzone na bazie trójki, ale w wersji nadwozia Coupe i Cabrio. Przy tworzeniu kolejnej generacji serii 3 BMW postanowiło ujednolicić nazewnictwo gamy modelowej. I tak pozbawiając trójkę dwóch wersji nadwozia powstała seria 4. Pierwszym przedstawicielem BMW serii 4 był model o oznaczeniu F32, produkowany w latach 2013 do 2020 roku. W porównaniu do BMW serii 3 był to bardzo usportowiony samochód o smuklejszej linii nadwozia. W 2013 roku wprowadzono wersję Cabrio, a później dobrze znane Grand Coupe, czyli pięciodrzwiową odmianę Liftback. Obecne BMW serii 4 znacząco różni się od serii 3, co w przypadku poprzednich generacji nie było wcale tak oczywiste. Patrząc na przód, natychmiast zwracamy uwagę na agresywne reflektory, ostre linie zderzaka oraz nowy kształt grilla, który wzbudził ogromne emocje jeszcze przed rynkową premierą modelu. Ma on swoich zwolenników, jak i przeciwników. Jest to rzecz gustu. Jedno jest pewne, dzięki odważnemu designowi BMW serii 4 ma indywidualny, sportowy charakter. Tył wyróżnia się smukłymi lampami w kształcie litery L, dwiema prawdziwymi końcówkami wydechów w każdej wersji silnikowej oraz opadającą linią dachu. Tego typu zabiegi stylistyczne sprawiają, że BMW serii 4 nie sposób pomylić z żadnym innym samochodem. Aktualnie BMW serii 4 generacji G dostępne jest w dwóch wersjach nadwozia, dwudrzwiowej Coupe oraz Cabrio ze składanym materiałowym dachem. Pięciodrzwiowa odmiana Grand Coupe ma zadebiutować pod koniec 2021 roku. Wnętrze BMW serii G22 to synonim sportowej elegancji. Kokpit zorientowany jest na kierowcę, a wyświetlacz centralny umieszczony jest na jednej linii wzroku wraz z wyświetlaczem Live Cockpit. Niska pozycja za kierownicą oraz doskonale trzymające fotele zachęcają do dynamicznej jazdy. Ergonomia przycisków oraz jakość użytych materiałów stoi na najwyższym poziomie, jak w każdym BMW. Gama silników BMW serii 4 w momencie nagrywania tego odcinka składa się z czterech pozycji. Jednostka diesla 420D dysponuje mocą 190 koni mechanicznych. Z benzynowych silników mamy do wyboru trzy opcje. 420i o mocy 184 konie mechaniczne, 258-konne 430i oraz coś dla fanów sportowych wrażeń M440i o imponującej mocy 374 koni mechanicznych. Taka specyfikacja pozwala na osiągnięcie 100 km w zaledwie 4,5 sekundy. Mamy ciarki na samą myśl o osiągach jeszcze mocniejszego wariantu BMW M4, które pojawi się w naszym salonie w połowie 2021 roku. Zachęcam do odbycia jazdy testowej tym lub innymi modelami BMW w naszych salonach Premium Arena, Kalisz, jak i Łódź. Dajcie znać w komentarzach, czy nasz krótki film przypadł Wam do gustu i co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Cześć!